kolekcją narodu polskiego. Cała kolekcja książąt Czaplińskich, nieruchomości krakowskie należące dotychczas do fundacji oraz roszczenia do ewentualnie odnalezionych w przyszłości strat wojennych należą obecnie do narodu polskiego i pozostaną w bezpośredniej własności Muzeum Narodowego w Krakowie. Dziś jeszcze bez zbędnej zwłoki podpiszemy odpowiedni dokument przekazania przez Skarb Państwa tej całości kolekcji wraz z nieruchomościami do Muzeum Narodowego w Krakowie. To nie jest zwykła kolekcja, a gwiazdozbiór dzieł sztuki, podkreślił wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Jesteśmy częścią, a może nawet w awangardzie europejskiej kultury, europejskich wartości i myślę, że ten dzień w symboliczny sposób potwierdza nie tylko tę ciągłość tysięcznej, 1050-letniej historii narodu polskiego, ale również to, że będziemy również chcieli współkształtować przyszłość Europy właśnie z kolekcją czy z tym wspaniałym gwiazdozbiorem dzieł sztuki. Kultura, jak to się mawia czasami, to wszystko, co zostaje, jak zapomnisz wszystkiego, co się nauczyłeś. Najsłynniejszym dziełem z kolekcji są Dama z gronostajem Leonardo da Vinci i krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. W kolekcji znajdują się bezcenne dla naszej historii dokumenty i pamiątki, m.in. aktu hołdu pruskiego z 1525 roku czy rękopis roczników Jana Długosza. Platforma Obywatelska złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie głosowań w sali kolumnowej z 16 grudnia. Chodzi, jak wskazują politycy tej partii, o możliwe niedopełnienie obowiązków przez liczących wtedy głosy sekretarzy posiedzenia. Z kolei PSL w ramach tak zwanego porozumienia antykryzysowego proponuje m.in. spotkanie liderów partii z marszałkiem Sejmu oraz ponowne głosowanie nad budżetem na 2017 rok. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że wszystkie głosowania odbyły się zgodnie z prawem. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że nie ma możliwości przeprowadzenia ponownego głosowania. Po pierwsze, nie ma żadnej możliwości prawnej, aby dokonywać reasumpcji czy powtarzać głosowanie nad ustawą budżetową. Tego nie przewiduje ani regulamin Sejmu, ani żadne inne przepisy, więc ta sprawa jest definitywnie zamknięta. Są na ten temat też ekspertyzy. Marszałek Sejmu pewnie je będzie przedstawiał w przyszłym tygodniu, ale jak mi się wydaje, w tej propozycji jest tak, że coś takiego, że jedna jest akceptowana, a inna nie jest. Bo to jest nonsens, prawda, że to samo głosowanie co do jednej ustawy zgodne z przepisami, co do innej nie. Obie są, wszystkie głosowania, które się odbyły, są zgodne. Wszystkie przepisy zostały dochowane. Nie ma żadnych wątpliwości. To już kolejny pozew, jaki politycy PO złożyli do prokuratury. Pierwszy z 19 grudnia dotyczył możliwości przekroczenia uprawnień przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który 16 grudnia przeniósł obrady do sali kolumnowej. Powodem takiej decyzji była blokada sali plenarnej Sejmu przez posłów PO i Nowoczesnej. W ten sposób sprzeciwiali się oni wykluczeniu z obrad Michała Szczerby z PO oraz planowanym zmianom dotyczącym zasad pracy dziennikarzy w Sejmie. Na 2,5 roku więzienia skazał Sąd Okręgowy w Warszawie głównego oskarżonego w sprawie afery podsłuchowej biznesmena Marka Falentę. Wobec kelnera Konrada Lasoty i Krzysztofa Rybki sąd orzekł karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę. Natomiast odstąpił od ukarania drugiego kelnera Łukasza N. Ma on jedynie wpłacić 50 tysięcy na cel społeczny. Falenta i Rybka nie przyznali się do winy. Sprawa niniejsza rozpoczęła się z chwilą opublikowania przez Tygodnik Wprost treści stenogramu z pierwszego spotkania gości określonej restauracji. W późniejszym czasie światło dzienne grzały inne nagrania rozmów gości dwóch warszawskich restauracji. Nie ulega wątpliwości, że nagrania te zostały dokonane przez Łukasza Lubego, pracującego wówczas w restauracji Sowa i Przyjaciele, oraz oskarżonego Konrada Lasotę, pracującego wówczas w restauracji Amber Room. Sami oskarżeni, to jest Łukasz Nurzyński, Konrad Lasota, przyznali się do dokonania przedmiotowych nagrań i złożyli w sprawie szczegółowe wyjaśnienia opisujące ów proceder. Od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku w warszawskich restauracjach nagrane zostały osoby z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. Nagrano m.in. ówczesnych szefów MSW, MSZ-u, resortu infrastruktury. Ujawnione w mediach taśmy wywołały w 2014 roku kryzys w rządzie Donalda Tuska. Od czwartku wieczorem.
wieczorem ma zacząć obowiązywać zawieszenie broni w całej Syrii między siłami reżimu prezydenta Bashara el-Assada a oddziałami zbrojnej opozycji. Rozejmienie obejmuje grup określanych przez ONZ jako terrorystyczne. O podpisaniu porozumienia poinformował prezydent Rosji Władimir Putin. Turcja i Rosja mają być gwarantami przestrzegania rozejmu. Ponadto obie strony konfliktu syryjskiego zobowiązały się do rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Zawieszenie broni w całej Syrii powinno się przyczynić do postępu wewnątrz syryjskich inkluzywnych negocjacji, które mają się rozpocząć 8 lutego 2017 roku pod auspicjami ONZ, głosi komunikat rzecznika organizacji. Podpisanie porozumienia to raczej pewien manewr dyplomatyczny, a nie dążenie do trwałego pokoju, ocenia doktor habilitowany Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog. Jest to raczej próba podzielenia zbrojnej opozycji przeciwko Asadowi i bicia jej częściami, tak aby na niektórych fragmentach frontu mieć pokój, a na innych móc się skoncentrować i działać. Tak bym to odbierał. Zatem z całą pewnością nie jest to koniec wojny, jest to pewien manewr dyplomatyczny, który zmierza do uzyskania korzyści wojskowych na wybranych kierunkach. Po ich skonsumowaniu należy oczekiwać, że operacje przeciwko tym, z którymi teraz zajmuje się Rosja, zostaną wznowione. Więc jest to fragment strategii wojennej raczej niż dążenie do trwałego pokoju. Moim zdaniem zresztą Rosja nie jest zainteresowana w trwałym pokoju w Syrii. Rosyjski prezydent Władimir Putin poinformował także o planach zmniejszenia rosyjskiej obecności wojskowej w Syrii. Rosjanie wspierają tam militarnie i politycznie reżim prezydenta Bashara el-Assada. Putin stwierdził, że będzie kontynuował walkę z międzynarodowym terroryzmem. Stany Zjednoczone wydalają 35 rosyjskich dyplomatów w ramach sankcji przeciwko Rosji. Ma to związek z ingerowaniem w amerykańskie wybory prezydenckie, poinformował New York Times. Reuters podał, że chodzi o dyplomatów z Waszyngtonu i San Francisco. Dyplomaci dostali 72 godziny na opuszczenie terytorium Stanów Zjednoczonych. Jak poinformowano, kroki te podjęto w odpowiedzi na działania uznane za niezgodne z praktyką dyplomatyczną. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zaczęło się w Wadowicach. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach otwarto wystawę poświęconą świętemu Janowi Pawłowi II. W ten sposób rozpoczęły się przygotowania do obchodów setnej rocznicy urodzin świętego papieża. Dotacja dla poszkodowanych. Będzie pomoc finansowa dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek klęsk żywiołowych. Szczegóły w naszym dzienniku. Po owocach ich poznacie. Naprawimy Polskę, jeżeli będziemy trzymać z Panem Bogiem. Mecenas Piotr Andrzejewski dokonuje bilansu mijającego roku. Wierzysz Chrystusowi czy horoskopom? Nie zaczynajmy nowego roku od czytania horoskopów. To grzech, ostrzega ksiądz Sławomir Kostrzewa. Duży kalendarz plakatowy ze świętym Maksymilianem Marią Kolbem w stulecie Rycerstwa Niepokalanej. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochani, chciałbym teraz gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierają dzieło Radia Maryja, a także dzieła przy nim powstałe, czy też powstające, jak Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Dziś z Toronto, Kanady, są to następujące osoby. Wanda Bielawski, Helena Małek, Elżbieta Szczepańska, Lidia Józef Wos, ksiądz Andrzej Glaba, Janina Brodowski, Irena i Władysław Nowak, Zofia Bąk, ksiądz Romuald Szumierz, Helena Kuleta, Stefan Lipski, Zofia i Mirosław Bator, Bolesław Nowak, Genowefa i Tomasz Molewka, Sabina Kosłowski, Józef Rzeszutek, Marcin Galka, Bogumiła Sławińska, Maria Kopański i Jean Ćwik. Natomiast ze Stanów Zjednoczonych dzisiaj są to ofiarodawcy z Kalifornii, a są to następujący państwo: Magdalena i Andrzej Gwizdała, Mary Jawień, Jolanta i Jacek Głys, Helena i Waldemar Kłodek, San Stanislaus Benevolent Society i Walenty Bukowski, Anna i Jacek Marusarz, to już Colorado, John
Cieślewicz, Grażyna i Marek Rakoński i z Connecticut Krystyna Górecka, Regina Zajączkowska, Janina Klecha, a także Małgorzata i Andrzej Klukowscy, Andrzej Różaczopik, Urszula Napierkowski, Maria i Jerzy Strzępek, Anna Matuk, Irena Zawadzka, Władysława Harmut i syn Stanisław. Bóg zapłać za Państwa życzliwość, dobroć, za zrozumienie, że nasze media, Radio Maryja i dzieła przy nim wyrosłe będą tak długo obecne w eterze, jak długo będziemy je wspierać. I dla wszystkich wymienionych i nie tylko wszystkich, którzy wspierają dzieło Radia Maryja, ten oto upominek muzyczny, nasza dedykacja, śpiewają skaldowie. Z Radia Maryja wie, co się w Polsce dzieje. Bardzo często słuchają, mówili to, że już teraz słuchają tylko Radia Maryja, bo te wiadomości, które tam są, są prawdziwe, więc myślę, że to, że jest i dużo modlitwy w Radiu Maryja, ale również to, że rozmawiamy na tematy dotyczące naszej ojczyzny Polski, jest to dla ludzi bardzo interesujące i bardzo chętnie ludzie tego słuchają. Ojcze, przed nami kolejne spotkania. Już za tydzień, trochę więcej jak tydzień, 7 i 8, właśnie tutaj w Chicago, ale także w New Britain, w Connecticut. I będzie to też okazja, żeby kolejny raz z rodziną Radia Maryja się spotkać, ale także i o nowych sprawach powiedzieć, bo myślę, że chyba są nowe informacje i jest czym się dzielić, jak chodzi właśnie o posługę ojców w radiu i nie tylko, bo teraz kolejne przecież od maja dzieło doszło, jakim jest Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu. Proszę Ojca, Radio Maryja istnieje 25 lat i cały czas się rozwija, cały czas coś się dzieje, coś nowego dochodzi i tak jak ojciec powiedział, wybudowany został kościół wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II i to jest oczywiście zasługa wszystkich słuchaczy Radia Maryja, tych wszystkich, którzy się w to wotum włączyli przez swoje cegiełki, przez swoje ofiary. I chciałem tutaj powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tego, że ten kościół jest kościołem żyjącym. To sanktuarium świętego Jana Pawła II jest sanktuarium, do którego każdego dnia przybywają ludzie. Teraz wiadomo, że jest zima w Polsce, nie najlepsze warunki do pielgrzymowania, do podróżowania, ale bodajże do października czy do listopada było ponad 80 tysięcy ludzi, jeżeli chodzi o grupy zgłoszone, pielgrzymki. Ale jeszcze wielu ludzi przyjeżdża indywidualnie, tak samo w każdą niedzielę na mszach świętych, zwłaszcza na mszy świętej, która jest o godzinie 12 naszego czasu, jest pełen kościół. Przyjeżdżają ludzie z różnych parafii Torunia i spoza parafii, spoza Torunia, ponieważ mówią, że ten kościół jest bardzo nastraja do modlitwy, chcą się tam modlić, więc z tego się też cieszymy, że ten kościół jest żywy, że wspólnota ludzi wierzących w tym kościele się gromadzi, co jest bardzo ważne, że nie wybudowaliśmy kościół, żeby tylko stał, prawda? Ten kościół jest żywy, ten kościół żyje modlitwą ludzi, którzy tam się każdego dnia gromadzą. No i myślę, że warto też podkreślić, jeszcze raz przypomnieć, że jest w nim kaplica pamięci. Może nie wszyscy będą mogli tam w najbliższym czy czasie dotrzeć, ale na internecie, na naszej stronie radiomaria.pl można wejść i zobaczyć właśnie,
Jak ta kaplica pamięci wygląda? Proszę ojca, to jak wygląda, to jest jedno, prawda? Ale również ważne jest to, że w tej kaplicy pamięci, na marmurowych tablicach, granitowych, czarnych tablicach są wypisane nazwiska Polaków, którzy zginęli, zostali zamordowani przez Niemców za pomoc, za ratowanie Żydów. I tych nazwisk jest dzisiaj 1059, ale najprawdopodobniej jeszcze 200 będzie dopisanych, ponieważ jeszcze trwa opracowanie dokumentacji. Chciałem podkreślić, że wszystkie nazwiska, które tam są, są sprawdzone. Sprawdzone są dokumenty w różnych archiwach, żeby po prostu nie było pomyłki, a więc jest 1059, jeszcze będzie około 200, może ponad 200 osób, a więc około 1300, tak powiedzmy, osób Polaków, którzy zostali zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom. Natomiast mamy również dokumentację, jeszcze nad nią pracujemy, w której jest około 40 tysięcy nazwisk Polaków, którzy ratowali Żydów, pomagali Żydom. Im się, że tak powiem, oni życie swoje ocalili, ale przypomnijmy, że w Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci. A mimo to Polacy się narażali, ratowali, ukrywali, po prostu pomagali, a teraz mówi się tu czy tam, że Polacy to antysemici, mówi się tu i tam o polskich obozach koncentracyjnych, co jest nadużyciem, kłamstwem, bo te obozy były na terenie Polski, ale Polska wtedy była pod okupacją niemiecką. Polacy nie mieli wtedy nic do powiedzenia. Ojcze, co do tego rzekomego antysemityzmu, to myślę, że ten mit już powoli jest obalany, chociażby wystąpienie pani z konsulatu czy z ambasady, atasze kulturalnej ambasady Izraela w Polsce, która była na poświęceniu świątyni, ale także z tego, co słyszę, również są delegacje z narodu żydowskiego, różnych oficjeli, polityków, którzy tam przyjeżdżają, no chyba, żeby się modlić. No, nie wiem, czy się modlą. Tego nie jestem pewien, bo pewnie różni ci ludzie są. Miejmy nadzieję, że się też modlą. Ale przede wszystkim jest wielu ludzi, którzy po prostu doceniają właśnie tych wszystkich Polaków, którzy z narażeniem życia okazywali im swoją życzliwość, pomagali, ratowali. I tych ludzi w Polsce było bardzo, bardzo wiele. Przypomnijmy, że sprawiedliwi wśród narodów świata to właśnie są ci, którzy z narażeniem własnego życia pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. I tych Polaków zaangażowanych w różny sposób w to dzieło było bardzo, bardzo dużo i oczywiście tego ojciec powiedział, przyjeżdżają niektórzy ludzie, nawet słyszałem, jak ojciec dyrektor był zapraszany, czy jest zapraszany do tego, aby też odwiedził Ziemię Świętą. Oczywiście ojciec dyrektor nie jeden raz był pewnie w Ziemi Świętej, natomiast tutaj jest zapraszany w sposób bardzo oficjalny. Więc myślę, że to też coś mówi, że to też coś znaczy, bo jeszcze raz przypomnijmy, tylko w Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci i niestety ta kara śmierci była wykonywana, ale w tej kaplicy chciałbym też powiedzieć, są relikwie świętych polskich męczenników. Ci wszyscy, którzy oddali życie ratując Żydów, to są męczennicy, bo przecież czymże się kierowali? Kierowali się miłością, życzliwością, prawda? Do drugiego człowieka, do bliźniego. Ale również tam między innymi są relikwie księdza Jerzego Popiełuszki, księdza Frelichowskiego i innych męczenników, więc naprawdę ta kaplica jest miejscem szczególnym i też warto przypomnieć, wspomnieć tutaj o tym, że każdego dnia czy bez przerwy te 1059 nazwisk jest czytanych. W tej kaplicy słychać te nazwiska są czytane. I jeszcze również są takie
stanowiska, prawda, komputerowe, gdzie tak zwane kioski takie w cudzysłowie, prawda, gdzie można sobie przeczytać biogram danego człowieka, który zginął ratując Żydów, dowiedzieć się, gdzie to było, kto to był, podstawowe informacje. Również można tam odsłuchać świadectwa ludzi żyjących, którzy wspominają, jak to było, kiedy to było, gdzie to było, więc to jest bardzo konkretna i szeroka dokumentacja, która właśnie w tej kaplicy pamięci jest, prawda, gromadzona i to można po prostu przeżyć, tego można dotknąć. No właśnie, czyli jeśli Państwo chcą zobaczyć więcej, to wejść na stronę radiomaria.pl, znaleźć ikonę Kaplica Pamięci i tam wszystko po kolei, krok po kroku, również w języku angielskim, co jest ważne, a więc można też polecić tę stronę, ten link naszym znajomym, przyjaciołom, którzy tutaj może żyją obok nas, a mają jeszcze błędne mniemanie i opinie o Polakach. Ale jeszcze chciałem, proszę ojca, powiedzieć, że ten kościół jeszcze nie jest skończony. On jest konsekrowany, poświęcony przez księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, ale jeszcze nie jest skończony. Jeszcze są pewne bardzo ważne elementy wystroju, wykończenia jeszcze są robione. Między innymi na zewnątrz kościoła, na, że tak powiem, jakby na pierwszej kondygnacji, prawda? U nas na pierwszym piętrze, no tu by było już na drugim, ale u nas to jest na pierwszym piętrze, będzie 16 ważnych miejsc sanktuariów maryjnych. Między innymi jest już Matka Boża Częstochowska, Matka Boża Ostrobramska, Matka Boża ze Lwowa, jest Matka Boża Nieustającej Pomocy, Matka Boża Katyńska, będzie Guadalupe, Matka Boża z Guadalupe, będą jeszcze inne sanktuaria światowe, różne sanktuaria z całego świata. Oczywiście jest też Matka Boża Duchowska, ponieważ my redemptoryści wszyscy wychowywaliśmy się w Tuchowie pod płaszczem Matki Bożej Duchowskiej. Już mniej więcej może połowę tych obrazów czy tych wizerunków Matki Najświętszej jest, ale jeszcze połowa jest przed nami. I także będą bardzo piękne rzeźby na takich dużych połaciach, które, że tak powiem, takie duże ściany. Już teraz nie chcę mówić, ile to jest metrów kwadratowych, ale to bardzo dużo metrów kwadratowych taka ściana zajmuje. Między innymi tam będzie Syberiada, a więc Katyń. Pewnie Smolensk też jakoś będzie zauważony. Taką dużą własną rzeźbę, gdzie jest Bitwa Warszawska 1920 roku. Bardzo pięknie to jest przedstawione, więc jeszcze trochę, że tak powiem, pracy przed nami, ale no i jeszcze jedna ważna sprawa. Cały czas są produkowane czy wykonywane organy do tego kościoła. Jak Pan Bóg da, a myślę, że da, bo jest bardzo dobry, w przyszłym roku już na rocznicę konsekracji te nowe organy będą w nowym kościele zamontowane. Te organy są robione do tego kościoła, będą mieć 50 głosów prawie, a więc organy będą duże, będą miały bardzo duże możliwości. Myślę, że to będą organy koncertowe. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie ktoś, kto będzie w odpowiedni sposób na tych organach umiał zagrać. To jest jeszcze, proszę ojca, przed nami, ale cały czas to robimy. Niektórzy nie widzieli, ale również zrobiliśmy płot, ogrodzenie wokół kościoła, ponieważ nie chcemy, żeby koło kościoła jeżdżono na rowerze, na deskorolkach, czy jakichś tam rolkach. Wokół kościoła to jest miejsce święte i tam trzeba się zachować godnie, dlatego też ten, że tak powiem, plac został zagrodzony. Oczywiście wszyscy, którzy przyjeżdżają, którzy przychodzą,
powodu wejść na teren placu czy na teren kościoła, ponieważ codziennie jest kościół otwarty i codziennie ojciec Andrzej Laskosz, który jest kustoszem tego sanktuarium, zaprasza pielgrzymów. Ważne jest też, że w naszym kościele można się wyspowiadać zawsze. Również dzięki księdzu biskupowi Andrzejowi Suskiemu i ten kościół był kościołem jubileuszowym, a więc w roku miłosierdzia od 18 maja do niedzieli Chrystusa Króla po prostu była tam brama miłosierdzia, gdzie pod zwykłymi warunkami można było zyskać odpust zupełny. Ojcze, długo by jeszcze można opowiadać, no ale nasz program ma tylko godzinę. Ale jeszcze mamy parę dni, więc proszę ojca. Oczywiście, że myślę, tak, że jeszcze porozmawiamy, czy z opłatkiem, czy o opłatku, bo przecież opłatek nie tylko jest wprawda w Chicago, ale również w Toronto, w London, w New Britain, na Florydzie i to w dwóch miejscach nawet słyszałem, że to ma być, więc jeszcze wiele, wiele się będzie działo, zatem na wszystkie spotkania opłatkowe bardzo serdecznie, gorąco zapraszamy, pewnie jak znam ojca, to ojciec zaraz powie konkretnie gdzie i kiedy. Tak jest, a więc żeby nie być gołosłownym, zapraszamy 7 stycznia na południową stronę miasta, tutaj w Chicago, najpierw do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, Ojców Cesarców na górce Willow Springs na godzinę 3, msza święta, po mszy świętej około 4 po południu w Royalty West Banquet w zameczku przy 8675 South Archer Willow Springs spotkanie. Tam pierwszy raz to spotkanie jest, ale piękna sala, także gorąco serdecznie zapraszamy. Karty wstępu pana Henryka Łopaciana, telefon 773-391-8176, albo więcej informacji też w centrali Radia Maria można uzyskać. Natomiast 8 stycznia msza święta o 10.30 w kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika, a o 4 po południu spotkanie w Landry Manor przy 7730 North Milwaukee w Niles. I również 8 w New Britain w Connecticut, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, msza święta o 11.30 po mszy świętej spotkanie w sali szkolnej. I karty do nabycia, karty wstępu pani Jadwigi i u pana Mariana. Także serdecznie zapraszamy. No a 14 stycznia, to jest sobota, takie spotkanie będzie w London, tak jak ojciec wspomniał, o godzinie 17 msza święta i w kościele Matki Bożej Częstochowskiej i po niej spotkanie w sali parafialnej. Także gorąco serdecznie zapraszamy, a 15 w Kanadzie, ale posłuchajmy komunikatu ojca Jacka. Serdecznie zapraszam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji TVAM i całą Polonię na uroczysty bankiet opłatkowy z okazji 25-lecia Radia Maryja. Bankiet w niedzielę 15 stycznia 2017 roku. Uroczystą mszę świętą odprawimy w kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbego o godzinie 14.30, natomiast sam bankiet w Polskim Centrum Kultury o godzinie 16.00. W programie spotkanie z gośćmi z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, wspólne kolędowanie z zespołem Nazaretańskie Nutki, Loteria Fantowa oraz pyszna kuchnia w wykonaniu Jana Gromady. Bilety dostępne w sklepie Help from Nature, 47 Roncesvalles Avenue, telefon 416-532-9805. W sklepie Something Special na polskiej plazie Wisła, telefon 905-629-2347. W Polskim Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississauga, telefon 905-306-9900, a także u pani Joanny Szydłowskiej, telefon 905-819-1040. Wszelkie informacje i rezerwacje u pani Joanny Strzeżek, prezes Family of Radio Maria Canada, telefon 905-845-3553. Pójdźmy wszyscy, kolędujmy Jezusowi i dziękujmy za 25 lat Radia Maryja. To był komunikat ojca Jacka. I zapraszam teraz do modlitwy różańcowej. 773-385-5654. Także zapraszam, abyśmy mogli modlić się wspólnie na antenie Radia Maryja. Radio Maria, proszę.
Bardzo proszę. W jakich intencjach? Tak, tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chciałam mojej mamy, jutro jest rocznica śmierci, piąta rocznica za nią. Za Kościół Świętej całe duchownicy, we wszystkich intencjach, co sobie powiedzieli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Za wszystkimi duszami wieczny odpoczynek razem dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę dla Ojca Świętego i Kościół Świętej Czarzowieństwu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami raz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód raz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza. Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać Ojcze i życzę wszystkiego błogosławieństwa Bożego dla wszystkich ojców. Bóg zapłać za wszystko. Bóg zapłać, kto się modlił? No taka zeta bardzo dużo słuchawstwa w Polsce od strony ideowej, bardzo dużo słucha przez najpierw podszyli się pod Solidarność, to było tak powstało i wybory miały być, mówią, częściowo wolne, nie wiem jak może być częściowo wolny człowiek, no ale tak nazywali, częściowo wolny, czyli niewolny, tak, to było tak
częściowo w ciąży. Można tak, tak. Albo częściowo chory. Częściowo chory. No to jak to? Częściowo prawda, półprawda. To całe kłamstwo, prawda? I tak dalej. I ta gazeta ma niby kłopoty. Nie tam kłopoty. A 11 tytułów wydaje Agora. 11. To już jest, jaki to nakład, powiedzmy. Jakie pieniądze? Mówią, że ma kłopoty finansowe. W zeszłym roku miałem reklam tylko dużo ponad 400 milionów. Milionów, nie tysięcy, nie złotówek. Z reklam. Kto dawał te reklamy? No najwięcej spółki Skarbu Państwa. Coś mi to nie pasuje. W tym roku na przykład tylko TVN miał dużo ponad 400 milionów, prawie 500 milionów w październiku z reklam. Jakie to oni mają kłopoty? TVN to nie jest Agora. Ale Agora dostała miejsce na multipleksie, czyli wchodzi w telewizję. No, oni mają kłopoty akurat. Mają kłopoty. No tak, tutaj mowa tylko była o jednym tytule, ale faktycznie cały koncert no, ma się nieźle. Cały koncert, a jeżeli popatrzymy, panie redaktorze, inne koncerny, ponad 80%, gazet prawie 90% jest w rękach niemieckich. No niestety no. Tak. No i to nie mamy tego, że jak ludzie myślą i później jak ludzie myślą i przy tym lenistwie powiedziałbym, nawet katolików, żeby kupił jedno pismo katolickie, to ucieka jak diabeł od święconej wody, gdy nawet przywychodzi z kościoła. No. A księża też już nieraz mają dość, nawet już nie ogłaszają tych pism, biorą i później gdzieś rozdają. A tak poczytać troszeczkę, dziecko byłoby mądrzejsze, prawda? Zaczyna refleksję i dziękujemy za to, co robicie. Pan mówi o tym właśnie miesięczniku, prawda? Tak. No i co dalej? Właśnie tam widzę te o mediach. Właśnie w tej chwili sobie tu otworzyłem. Dzisiaj dostałem. Dziękuję, żeście mi przysłali. To taki dar w fundacji, Boże. No cała przyjemność. Ale to za to, co robicie, panie dyrektorze, w Szczecinie. Wszystkim gratulacje. Gratulacje i nie dać się diabłowi zniechęcić. Zniechęcamy się wtedy, gdy nie kochamy. Zniechęcamy się, bo nie kochamy Pana Jezusa. Gdybyśmy kochali, to byśmy się nie zniechęcali. To prawda. No i co dalej? Tak? Dzisiaj mamy jeszcze ojcze gościa w audycji, więc ja tak szybciutko bardzo się cieszę. Mówię, ale chciałbym zwrócić uwagę na artykuł księdza Siedlanowskiego, bo właśnie szukam. Strona 36. O stawianiu granic. To niezwykle ważne. Granice jest, tak. O stawianiu granic sobie samym, ale też dzieciom, młodzieży, bo to jest motorem do... Czym skorupka za młodu, prawda? Na tak jest. Nie? Dalej jest tym na starość trąci. Tak jest. Tak. I jak pisze ksiądz Siedlanowski, jaki jest najprostszy, a zarazem najskuteczniejszy sposób na zdegradowanie człowieka? Przestać od niego wymagać. I to warto przeczytać. Nie zmuszać, nie katować, ale motywować dziecku. Dlaczego tak. To, dlaczego tamto? Chcesz być wielki? To trzeba, żebyś tak. Żebyś, a nie rozpuszczać. Jest nieraz taka miłość, no bardzo głupia miłość rodziców. Chroni to dziecko we wszystkim. Później wychodzi taki nieudacznik, że sobie nie daje rady w życiu. To prawda. Tak, nadopiekuńczość. Psychiczne, proszę. Nadopiekuńczość. Tak. Trzeba staw, niech nawet guza niech nabije, ale niech, ale musi stawać na własnych nogach, dawać sobie radę w życiu, prawda? To prawda. Chcę też zwrócić uwagę na bardzo ciekawy artykuł pani Agnieszki Bareckiej, kiedy duchowe dobro przestaje pociągać, strona 27. Mowa o takich stanach, w które pewnie wpadamy w życiu, kiedy nam się nie chce modlić, kiedy jakieś zniechęcenie człowieka nachodzi. No i jak to zauważyć, jak to zinterpretować i jak sobie z tym poradzić. Bo to są niebezpieczne stany. No właśnie pisze, zły duch nie próżnuje. Za wszelką cenę stara się przeszkodzić człowiekowi w staraniach o lepsze duchowe jutro. Broń, jak się posługuje, z pozoru jest niegroźna, a jednak przeszkadza skutecznie. Mowa o zniechęceniu, jak je pokonać i wytrwać na drodze ku Bogu. No właśnie. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł. W ogóle, ale Polska po akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa, która i Pana. Każdy tych artykułów, rebusy, zagadki dla dzieci, prawda? Prostokąty, patrzcie się, sikorka.
kropelkę radości, będę właścicielem pokoju. No, tak. Wiele artykułów... Symbolacji w kulturze. Boże, ty mówię tyle. No. Wiele artykułów właśnie dla całej rodziny, bo i dla młodych, tak. I dla starszych. I to pismo jest dla całych rodzin. Dla rodzin, prawda? Od dziecka do najstarszego. Ale gdyby zechciał się zerknąć na stronę 68, bardzo proszę, już, bo zbliża się dzień dziadka i babci. W styczniu będzie na pewno. Czy pan może aluzję do mnie? Nie, absolutnie. Tylko chcę pokazać artykuł. Panie dyrektorze, dobrze pan istnieje. I co? Wspólnych długich spacerach z dziadkami. Tak. Na plac zabaw jednych drugim nie znano tajemniczo drogi. Dzieciaczki z przedszkola wypowiadają się na temat dziadków i babci. Bardzo ładne ze zdjęciami, piękne. Piękne wypowiedzi dzieci, jak postrzegają dziadków i babci. To jest, myślę, niezwykle ważny artykuł właśnie dla dziadków i babci. Warto go pokazać dziadkowi i babci. Piękne dzieci, ci Benia, 5 lat na przykład, już mówi. Prawda? Tak. Z dziadkiem i babcią lubię chodzić do kościoła. Z babcią najbardziej lubię przygotowywać